alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülüyor aşka. Gardım düşüyor tutamıyorum. Korkuyorum bakışların çarpınca bana. Alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülüyor aşka. Gardım düşüyor tutamıyorum. Korkuyorum bakışların çarpınca bana. Birbirimizi birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydım. Hep yanlış giderlerin ardından yorulmasaydık. Birbirimizi birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydım. Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Alev alev yandım doğru. Küllerimden doğar mıyım sana doğru? Kendimi arıyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar. Dziękuję. Nie zaczeka? Może posiedzimy trochę dłużej. Ciekawe, co to za niespodzianka. Zobaczysz. Obudzimy Mehmeta. Ma dziś gości, na pewno nie śpi. Cześć. O co chodzi? Przejdę się. Chodź. Co to? Poznaj Lodos. Lodos, merhaba. Merhaba, Lodos. Ze schroniska. Ktoś znalazł ją przy drodze. Jej mama zginęła w wypadku. Jest sierotą. Biedaczka. Wiele przeszła, żeby móc być z tobą. Jaka słodka. Lotus. Dziękuję. Wspaniały prezent. Może tu zostać, dopóki się nie wyprowadzimy. Zrobimy jej budę w ogrodzie. Dobrze. Ale najpierw musi być przy mnie. Nie chciałem od razu przywozić jej do domu. Słusznie. Lutus. Jest śliczna. Murat będzie zachwycony. Na pewno zaprzyjaźni się z Elif.
Nie chcę, żeby ten dzień się kończył. Ja też. Dziękuję. To był wyjątkowy wieczór. Ale dobranoc. Mogę się pobawić? Nie, jeszcze za wcześnie. Herbata gotowa. Idę. Włącz. Żałuję, że ją kupiłem. Dzień dobry. Co tak pachnie? Naleśniki. Weź małą. Pomogę jej. A to co? Nigdy nie robiłaś naleśników? Chodzi o piosenkę, śpiewasz od rana. Nawet nie zauważyłam. Zejdź na ziemię. Coś się stało? Nic. I dlatego tak się cieszysz? Całowaliście się? Przestań. Tak. Niesamowite. Walentynki mają coś w sobie. Wychodzę. Do zobaczenia.
Fatmagül, hadi bekliyorum. Idziesz? Za chwilę. Ben de gidiyorum. Ja też. Zamknij się. Chcę do Lodos. Nie przywoźcie jej do domu. Fatmagül. Jadę do Lodos. Rahmi. Abi. Idę. Telefon nerede demiştin? Gdzie mój telefon? Elif'in çantasında. Torbie Elif mówiłam. İyice sevdalı. Zakochała się. Rahmi. Idę. Pośpiesz się. Abi hadi çıkıyoruz. Geliyorum. Bu sefer kararın kesin mi? Jesteś pewna? Geri dönüş yok diyorsun. Nie będzie odwrotu. Yok. Wiem. Bakalım. Zobaczymy. Musisz odwiedzić İstiklal. Strasznie zatłoczona. Tłum wszystko zasłania. Dobrze, że się nie zgubiliście. Ja mam ataki paniki w takich miejscach. Mówi Hatshepsut. Odzwoń. To pilne. Co się stało? Ciocia dzwoniła kilka razy. Tak, nie wiedziała, że nie wzięłaś telefonu. Świeże powietrze. Jak tu spokojnie. Sessiz. Bayıldım ben buraya. A myślałam, dlaczego jeszcze nie dzwoni? Kto? Mukades. Alo. Nie baw się telefonem. Jak zwykle. Oddaj. Halo? Zadzwonił do mnie. Przepraszam, wybacz. Jak mogłeś? Obudziłam was? Jesteśmy już po śniadaniu. Wyszliśmy na spacer. Wspaniale. Jak się czujecie? Dobrze, a ty? Też jestem w domu. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Tak, nic się nie dzieje. Nie przeszkadzam, miłego dnia. Wzajemnie. Mukades. Co mówiła? Nieważne. Moja słodka. Çok tatlı. Urocza. Szczeniaczek. Czuję, jak jej serce bije. Ja też chcę. Spóźnisz się do szkoły. Czy pies już jadł? Tak. Jest taka mięciutka. Lodos, bye bye. Güle güle. Po południu mam lekarza. Potem zrobię zakupy. Tu jest lista. Dziękuję. Żegna się z wami. Polubiła mnie. Bo jesteście podobnych rozmiarów. Murat, chodź. Wujek czeka. Niedługo wrócę. Nie możesz chodzić do kuchni.
Myślisz, że zrozumie? Tak, zobaczysz. Słyszysz? Nie możesz się tu kręcić. Musisz przestrzegać zasad. Tu jest twój dom, a tu nie wolno wchodzić. Słucha się, mądry pies. Muszę umyć ręce i brać się do pracy. Mądry i śliczny. Mówi haczer Asu. Odzwoń, to pilne. Skąd ją wziąłeś? Kupiłeś w sklepie? Ze schroniska. A co to? Takie miejsce, w którym są bezdomne psy. Dużo ich jest? Tak. Weź mnie tam, zajmę się nimi. Nie ma sprawy. Chcesz iść sama? Tak. Nie kręć się. Nie przeszkadzaj gościom. Nie łaś się. Sami cię pogłaszczą. Sporo zasad. Pewnie niedługo zacznie się buntować. Nie? Będzie grzeczna. Dzień dobry. Zostawiłam ci wiadomość. Wiem, ale nie chciałam z tobą rozmawiać. To ważne. Nie, nie przychodź tu więcej. Proszę stąd iść. Proszę, to nie potrwa długo. Proszę. Hadi git buradan git. Fatma Gül. Dobrze, ale tylko chwilę. Zostaw nas, nie ma mowy. Mów, co masz do powiedzenia. Powtórzy ci, jeśli będzie chciała. Chodź. Słucham. Uważaj na siebie. Żona Mustafy tu jest. Mustafa cię kocha. Myśli, że ty jego też. Nie chcę tego słuchać. Nie powinnaś była tu przychodzić. Mustafa postrzelił Kerima. Zabił Vurala. Mimo to jestem z nim, bo go kocham. Deli gibi sevdiğim için.
Jeśli nadal go kochasz, zdecyduj, co dalej. Znasz prawdę. Wszystko w twoich rękach. Musisz się zgłosić na policję. Nie. Zaczekaj. Sama zdecyduj, co dalej. Stój. Zaczekaj. Stój. Zostaw mnie. Uciekła. Co się stało? Mustafa cię postrzelił. I zabił Wurala. Powiedziałaś wszystko? Nie skłamałaś? Wyznałaś prawdę? Zgłoszą to na policję? Dzwonisz do Mustafy? Zamknij się. Stało się. Nie mam czasu do stracenia. Musimy kupić ziemię, zanim ceny wzrosną. Szefowa? Nie. Nie odbiera? Będzie musiał. Zatrzymaj się. Nie ma mowy. Stój. Zobaczymy, co się stanie. Pojedziesz do Ildir załatwić sprawy spadkowe. Jeśli zaczniemy wiercić, ludzie zaczną coś podejrzewać. Znajdź dobrą, tanią ziemię. Pogadaj z ludźmi. Może ktoś ma długi albo problemy finansowe i zgodzi się na korzystną cenę. Powiedziałam o wszystkim Fatma Gül. Wie, że jesteś zabójcą. Co jest? Słyszysz? Cholera! Mustafa! Co to ma znaczyć? Pojechałam do niej, wszystko jej powiedziałam. Oszalałaś? Jak mogłaś? Fatma Gül wie, że jesteś mordercą. Zabiję cię. Powiedziałeś, że cię kocha. Teraz się przekonasz, czy to prawda. Zwariowałaś. Twój los jest w jej rękach. Zostałeś sam. Gdzie jesteś? Nie wierzę, że to zrobiłaś. Nie mogłaś. Gdzie jesteś? Nie nazwę dziecka Murat i nie pozwolę, żebyś go skrzywdził. Gdzie jesteś? Żegnaj. Cholera! Co się stało? Co znowu? Jedźmy. Tamam abi, çıkıyoruz, orada buluşuruz. Dobrze, widzimy się na miejscu. Tamam.
Przyjedzie na policję? Spotkamy się w prokuraturze. Nie powinniśmy zawiadomić Kadira? Nie, Omer się tym zajmie. Nic im nie mów. Wyjechali na 2 dni. Nie psujmy im tego, słyszysz? Dobrze. Zajmij się Lodos, jasne. Pies coś wyczuwa. Niedługo wrócą. Kadir się wścieknie po powrocie. Zimno ci? Nie. Bardzo mi się tu podoba. Z dala od zgiełku. Pięknie tu. Musimy tu częściej wpadać. Nie mamy daleko. Możemy zabrać dzieci. Mukaddes też będzie chciała. Powiemy jej, że jedziemy do lekarza. Bardzo tu przyjemnie. Tak romantycznie. Gdzie? Wszędzie. Tak miło się spaceruje. Piszesz wiersze? Co to za pytanie? Widzę, że piszesz. To nie poezja. Przeczytaj. Ale to nie jest dobre, to tylko słowa. Przeczytaj, chcę posłuchać. Zaśpiewam piosenkę, jeśli przeczytasz. Obiecujesz? Kochankowie w pozbawionych głosu opowieściach. Miłość przeminęła. Rozdziały zamknięte. Wieczność oddala się niczym początek. Listy kochanka nie docierają. W naszych uszach wybrzmiewają zagubione melodie. Czekanie jest daremne. Marmury nie ożyją. Zagubione wiersze, których nikt już nie zarecytuje. Nie usłyszą naszego głosu. Kamień nie odzyska blasku. Zmagam się z kartami powieści niczym Romeo w straconym wieku. Coś w tym stylu. Piękne. Stare dzieje. Romeo nie jest już sam. Mam szczęście. Bardzo cię kocham. Następny. Nie mam. Na pewno masz. Najpierw piosenka. Nie umiem śpiewać. Obiecałaś, musisz. Mam dość. Czego ode mnie chcesz? Jeszcze nic nie powiedziałem. Po co te nerwy? Wiem, co chcesz powiedzieć, ale ja o niczym nie wiem. Myślę, że wiesz. Powiedziałem już wszystko. Nasze podejrzenia nie potwierdziły się. Nie mam z nim kontaktu. Wyszedłem na zdrajcę. Wierzysz, że jest niewinny? Pogodziłeś się z tym? Do czego zmierzasz? Masz wyrzuty sumienia, bo myślisz, że zdradziłeś przyjaciela. Ale wiesz, że masz rację. Mustafa nie jest bez winy.
Prawda wyjdzie na jaw. Neyse. Do zobaczenia. Sana kolay gelsin. Będę tu jeszcze kilka dni. Ben bir müddet daha buralardayım. Yine görüşeceğiz. Dostarczyliśmy dokumenty prokuratorowi. Musi je najpierw przeczytać. Da się coś zrobić bez udziału prokuratury w Izmir? Na pewno, ale większość akt jest tam. Złożymy pozew w oparciu o słowa żony podejrzanego. Takie jest nasze zdanie. Na pewno coś się między nimi wydarzyło, a ona próbuje się zemścić. Ale to bardzo poważne oskarżenie. Zeznania dotyczą sprawy Vurala Namli i Kerima Ilgaza. Dokąd to? Do męża? Ta broń jest dla niego. Zabije go. Nie jesteś taki. Boisz się, bo zabije ci męża. Ta kobieta już wcześniej nas ostrzegała. Tak, dziękuję. Do zobaczenia. Miłego dnia. Co powiedział? Skontaktuję się z drugim prokuratorem, sprawdzi nowy trop. Dobrze. Szkoda, że żona nie chce zeznawać. Nie ma jej w domu? Nie. A jeśli policja jej nie znajdzie, uznają, że blefujemy. W końcu stanie przed sądem. Powtórzy to, co powiedziała tobie. Poza tym, na miejscu zbrodni znaleziono odciski. Może policja zbada je jeszcze raz. Nie ma się o co martwić. Nie odbiera. Dziwne. Coś się stało? Nawet gdyby to, powinien nas uprzedzić. Mam dość. Pomyliłyśmy się co do niego. Resat wrócił. Myślałem, że będzie z górki. Cholera. Co się stało? Gówno się stało. A jeśli żona Mustafy kłamie? Nie sądzę. Dlaczego miałaby zrobić coś takiego? Cholera wie. Może chce się na nim odegrać. Może nam zaszkodzić. Na pewno wyzna prawdę. Mamy przechlapane. Gdzie on jest? W bezpiecznym miejscu, ale musimy pomyśleć, co dalej. Nie może po prostu uciec z kraju? Jasne. Nie zaprzątajmy sobie nim głowy. Będziemy żyć w ciągłym strachu, w obawie, że w każdej chwili może wrócić. Zaszkodzi nam, nawet gdy nie zostanie schwytany. Musimy coś z tym zrobić. Powiedział, że mamy go chronić, albo nas wyda. Mustafa jest w sytuacji podbramkowej. Pociągnie nas na dno. Nie możemy pozwolić, żeby został zatrzymany. Mam nadzieję, że to tylko blef. Albo Fatma Gül jest już na policji. Na pewno. Jakieś wieści? Czekam na informacje z prokuratury.
Bundan sonra çok daha dikkatli olmalısın. Musisz na siebie uważać. Przykro mi, ale sytuacja jest poważna. Mustafa nie ma nic do stracenia, dlatego jest niebezpieczny. Myślę, że nie uda mu się uciec. Na pewno go złapią. Musimy brać pod uwagę różne opcje. Może chcieć zemsty. Jeśli zostanie złapany, pogrąży Selima i Erdogana. Zapomnieliśmy o terapii. Pani Nezihe. Alo, merhaba. Tak. Przepraszam, ale coś mi wypadło. Zapomniałem pani powiadomić. Dobrze, będę czekać. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Miłego dnia. Ale wstyd. Trudno, stało się. Mieliśmy umówioną sesję u lekarki. Rozumiem. Idę do prokuratora. Powiedz, że nigdy mnie nie zostawisz. Nie mam takiego zamiaru. Mówię poważnie. Ja też. Ostrzegałem. Mustafa o tobie pamięta, nie odpuści. Nie mogę nawet słuchać jego imienia. Działa mi na nerwy. Ten facet nie da nam spokoju. Co robimy? Bierz komputer i ubrania. Może coś jeszcze się znajdzie. Zobacz, czy zostawiła jakiś liścik. Nie ma. Zostawiła wszystkie ubrania. Nie uciekła. Może oszukała Mustafę. Może. To nie nasza sprawa. Zróbmy, co nam kazano i spadajmy stąd. Potrzebne mi twoje błogosławieństwo. Mówisz tak, jakbyśmy mieli się więcej nie zobaczyć. Może. Nie mów tak. Moja sytuacja jest niepewna. Dokąd jedziesz? Życie jest ciężkie. Mogę ci być potrzebny. Lepiej, żebyś nie wiedział, dokąd jadę. Uważaj na siebie. Zadzwoń, jak będziesz na miejscu. Nie. Lepiej, żebyś nic o mnie nie wiedział. Zajmij się swoim życiem.
Dzień dobry. Chciałam kupić bilet do Trabzonu. Na kiedy? Na dziś. Za godzinę. Z Trabzon będę lecieć do Gumshane. Rozumiem. Dzień dobry. Pojedziemy razem. Proszę chwilę zaczekać. Jedziesz do Gumshane. Spotkam się z matką. Ale nie wiem, co dalej.